Dzień dobry, USE, wykład W16, piątkowy na 6 listopada. Dalej wzmacniacz różnicowy, jeszcze jakiś czas będziemy się tym układem zajmować. A dlaczego dość długo będziemy się zajmować tym układem? Bo jest ważny, jest bardzo przydatny, ma bardzo wiele zalet, bardzo wiele zastosowań. Właściwie no, często porównuję go do takiego Swiss Army Knife, takiego scyzoryka uniwersalnego, który można bardzo wiele zrobić. Oczywiście taki scyzoryk też się nie do wszystkiego nadaje. Na przykład dyskusyjny jest, czy nadaje się do wbijania gwoździ. Chyba nie. W każdym razie nie szczególnie wygodnie, ale do bardzo wielu zastosowań się taki scyzoryk nadaje. Wzmacniacz różnicowy ma taką właściwość. I można powiedzieć, że jak już ktoś opanował wzmacniacz różnicowy, to jest już takim prawie profesjonalistą, jeśli chodzi o układy analogowe. No a dlaczego on jest taki uniwersalny? No dlatego, że ta sama struktura, na przykład ta sama struktura może służyć jako klucz prądowy, czyli przełącznik, i to bardzo szybki, bardzo jakby pod względem szybkości, jak już mówiłem, najszybsze, co możemy zrobić z elementów dyskretnych. Ta sama struktura może być wzmacniaczem. Ta sama to też już mówiłem, ale jeszcze raz to wypowiem, ma tę właściwość, że charakterystyka na środku, tam gdzie jest punkt równowagi, to jest ten tangens hiperboliczny, i w tym miejscu, gdzie jest akurat ten punkt równowagi, jest dość liniowa, dlatego jest bardziej liniowy dla tych samych sygnałów o tej samej amplitudzie niż na przykład wspólny emiter czy wspólna baza. Ma charakterystykę przejściową symetryczną, prawda? Czyli to nie jest tak jak charakterystyka przejściowa wspólnego emitera, że to tak naprawdę jest coś, co no, właściwie jest funkcją wykładniczą, tylko tu jest płasko do góry, płasko, albo płasko do dołu, płasko. I ta charakterystyka jest symetryczna, co na przykład pozwala robić bardzo skuteczne ograniczniki napięć, czyli jak sygnał na przykład ma zostać ograniczony z jakichś powodów od góry i od dołu, to wzmacniacz różnicowy pozwala ograniczyć symetrycznie ten sygnał. W dodatku no, z możliwością kształtowania sposobu ograniczenia, i no, jeszcze będziemy o tym mówić. To jest też jedna z takich cech wartościowych. Co jeszcze tu można podkreślić? Ma możliwość użycia pojedynczego wejścia. Można użyć jednego z wejść, tak jak do tej pory rysowałem, ciągle jeszcze na początku będę używał tego podejścia, czyli tak zwane wejście asymetryczne na jedną z baz, a druga jest na stałym potencjale, ale zgodnie z nazwą można go użyć jako wzmacniacza stricte różnicowego, czyli takiego, gdzie sygnał jest podłączony do obu baz. I wtedy ten układ ma fantastyczną cechę, że wzmacnia różnice, naprawdę różnice napięć, świetnie sobie z tym radząc i pozwalając no, robić niektóre rzeczy, których bez tego wzmacniacza nie dałoby się po prostu zrobić. Ta funkcja wzmacniania różnicy jest niezwykła, bardzo pożyteczna, i warto też sobie uzmysłowić, że na wejściu każdego wzmacniacza operacyjnego w środku, w scalaku, siedzi wzmacniacz różnicowy. Jak ktoś już ma w wyobraźni ten wzmacniacz różnicowy, że siedzi w środku wzmacniacza operacyjnego, to dużo rzadziej popełnia błędy przy okazji obudowywania, że się tak brzydko wyrażę, wejść wzmacniacza operacyjnego. Jak się widzi tam ten różnicowiec w środku, to wiadomo, czego się można spodziewać, a czego nie. No dobrze, i cóż, wejście może być właśnie asymetryczne i może być różnicowe, a wyjście, z wyjściem jest właściwie tak, że tam są no, trzy wyjścia aż. Wyjście odwracające z lewego, że tak powiem, kolektora, zaraz będę rysował, wyjście z prawego kolektora, i jest coś takiego jak wyjście symetryczne z obu kolektorów naraz, gdzie no, wyjście jest nieodniesione jakby do masy, tylko jest między tymi kolektorami, między tymi zaciskami wyjścia pierwszego i drugiego. To jest wyjście symetryczne, gdzie wzmocnienie jest
dwa razy większe niż na każdym z pojedynczych wyjść i ma właśnie taką bardzo ważną właściwość, że sygnał jest tak zwany symetryczny, albo sygnał w tym momencie z punktu widzenia następnego stopnia jest różnicowy, co pozwala przesyłać sygnały z dużo mniejszym wpływem zakłóceń zewnętrznych. I taką na przykład właściwość stosuje się w kablach typu skrętka. To właśnie tam jest sygnał symetryczny. No dobrze, i teraz się zajmiemy... Aha, jeszcze jedno. Wzmacniacz różnicowy ma taką połączenie dwóch właściwości, które w żadnej konfiguracji elementarnej nie występują. Jest jednocześnie wzmacniaczem, potrafi wzmacniać mały sygnał i jednocześnie bardzo często używamy go ze sprzężeniem DC, czyli on potrafi wzmacniać mały sygnał miliwoltowy, a jednocześnie można dołożyć źródło sygnału w sposób taki bez polaryzacji punktu pracy wprost i mały sygnał, na przykład 1 miliwoltowy stały, zostanie przez wzmacniacz różnicowy prawidłowo wzmocniony. Stały sygnał, czyli jego charakterystyki przy poprawnym podłączeniu do źródła sygnału, o ile jest taka w ogóle możliwość, jego charakterystyki częstotliwościowe zaczynają się od zera. Od zera przenosi składową stałą. Dobra, no to teraz przypomnijmy sobie strukturę. Usiłuję wykorzystać ten czarny flamaster, ale niestety on już zrezygnował ze współpracy. Spróbuję ten niebieski z kolei. Też nie jest najlepiej, no ale trudno, spróbujemy. Przyjmijmy znowu tablicowe 2 mA. Przypominam, że to nie jest żadna wartość jedynie słuszna, tylko po prostu łatwiej się tłumaczy, jak jest taka równa wartość. To samo z napięciem zasilania i to samo z opornikami, które tutaj daję po 1 kilo, bo też to jest łatwiej się tłumaczy, jak są równe wartości. Idę zobaczyć, czy ten niebieski jest w miarę dobrze widoczny. A w tym celu muszę popatrzeć, co kamera pokazuje. No, chyba będzie widać, tylko nie widać, że to jest niebieski, ale to szczegół. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz, to jest wejście asymetryczne. Powinienem był najpierw narysować, a potem gadać. Gdybyśmy wykorzystali tutaj wejście drugie i podłączyli sygnał w ten sposób, to by było wejście różnicowe, ale tym się zajmiemy później. To jest wyjście pierwsze odwracające, to jest wyjście drugie nieodwracające, a jeżeli weźmiemy sygnał w ten sposób między tymi zaciskami, to jest wyjście symetryczne. I to jest wyjście, na którym wzmocnienie siłą rzeczy jest dwa razy większe niż na obu wyjściach oddzielnie, ponieważ w momencie, kiedy wyjście pierwsze idzie w dół, to wyjście drugie idzie w górę, jeżeli obie gałęzie są symetryczne, oba oporniki RC są takie same, to wtedy ruch jest w przeciwną stronę, co daje dwa razy większe wzmocnienie. Tutaj najczęściej stosujemy źródło prądowe, przynajmniej jeśli chodzi o tablicę, bo na tablicy bardzo łatwo się tworzy źródła prądowe, rysując na przykład takiego bałwanka, ale czasami całkiem często wystarcza tutaj zastosowanie odpowiedniego opornika,
Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, kiedy można sobie pozwolić na opornik, a kiedy lepiej zastosować źródło prądowe. Na razie będziemy rozważać ten układ z zasilaniem obwodu emiterowego przez źródło prądowe, bo tak jest łatwiej rozumować. My się musimy na razie oswoić na najprostszych przykładach z układem, więc akurat źródło prądowe chyba jest łatwiejszym sposobem na początek, na oswojenie się, chociaż wiem, że wielu z Was źródło prądowe jeszcze jakiś czas będzie sprawiało mentalny problem. No ale dobra. Na razie chyba możemy zostać przy źródle prądowym IE. I teraz następna rzecz. Musimy tutaj umieć zobaczyć pewną ważne połączenie między tranzystorami, bo to nie jest oczywiste. Struktura jest elementarna, to znaczy jak na połączenie jest tak wyraziste, takie charakterystyczne, że widzimy tutaj wzmacniacz różnicowy, ale powinniśmy umieć zobaczyć tutaj konfigurację tranzystorów, ponieważ każdy tranzystor oddzielnie pracuje w jakiejś konfiguracji i spróbujmy to rozeznać, jakie to są te konfiguracje, bo to nam może pomóc zrozumieć, jak się ten układ będzie pod pewnymi względami zachowywał. No to popatrzmy na tranzystor T1. Wejście jest od bazy, wyjście jest z kolektora i mam nadzieję, że to nie sprawi Wam problemu. Jeżeli wejście jest na bazę, a wyjście jest z kolektora, ten węzeł, tutaj się rusza potencjał. Jeżeli sygnał się zmienia, to ten potencjał też się zmienia, ale przejście jest z bazy na kolektor, więc ten tranzystor pracuje w układzie wspólnej bazy, wspólnego emitera, przepraszam, już się zagalopowałem. Dużo trudniej będzie zobaczyć, że tranzystor T2 pracuje w układzie wspólnej bazy, ale no proszę zobaczyć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta baza jest umieszczona na stałym potencjale, konkretnie najczęściej umieszczamy to na masie, ale nie musimy, czasami z jakichś powodów umieszczamy bazę na innym stałym potencjale, a jeszcze czasami, jeszcze w innych przypadkach, jak już mówiłem, podajemy tu sygnał. No, ale tak to chyba jest łatwo zobaczyć. T2 dostaje sygnał z emitera T1, a wypuszcza ten sygnał na kolektorze. Wejście jest na emiter, wyjście jest na kolektorze, a potencjał stały jest na bazie, więc to jest wspólna baza. I co jest? Teraz jeszcze trzeba zobaczyć jedną rzecz. Dla tranzystora T2, tranzystor T1 jest, nie wiem czy to widzicie, ale mam nadzieję, że zobaczycie. Tranzystor T2 dostaje sygnał z emitera T1, z emitera T1. Więc T1 z punktu widzenia T2 jest wspólnym kolektorem, jest wtórnikiem. Zależy, czy patrzymy na jego wyjście. Wyjście T1 ma na kolektorze to takie wyjście, jawnie nazywane wyjściem, ale on emiterem też przekazuje sygnał na prawo i pobudza tym sygnałem emiter T2. Więc z punktu widzenia wyjścia drugiego to jest przejście wtórnik emiterowy, wspólna baza. No i to nam może pomóc zrozumieć, jak się będą zachowywały te tranzystory z punktu widzenia sygnałowego, więc dobrze jest to w ogóle umieć zobaczyć. No i teraz podłączmy tu właśnie sygnał taki jakiś niby zmienny, ale może właśnie niezmienny. To, co już powiedziałem na początku, teraz chcę zilustrować. Jeżeli tutaj jest podany sygnał, który jest stały w czasie, na przykład ma 1 mV albo 2 albo minus 4, to ten układ, ten sygnał wzmocni. I chociaż jest to sygnał stały,
to on zostanie, on oddziała na te oba tranzystory, bo ten tranzystor ma minimalnie wyższy potencjał bazy niż ten, ten ma 0, a ten ma 1 mV, w związku z tym więcej prądu płynie przez te 1, nie dużo więcej, ale jednak więcej niż w te 2, w związku z tym na wyjściach jest różnica, tu jest potencjał niższy, tu jest wyższy, bo tu jest więcej prądu, więc to będzie działało zarówno dla sygnału stałego, jak i zmiennego tak samo. Oczywiście jak dojedziemy do bardzo wysokich częstotliwości, to każdy układ ma gdzieś swoją granicę przy dużych częstotliwościach i tam on, że tak powiem, padnie, ale w swoim paśmie przepustowym zaczyna pracę od zera, to ważne. No dobrze, to w takim razie spróbujmy się przyjrzeć podstawowym właściwościom sygnałowym. Jeszcze na wszelki wypadek, jeśli chodzi o tę uniwersalność, może jeszcze jedno słowo dodam. Czy jak zmienię ten opornik na przykład na 100 ohmów? Zmienię opornik na 100 ohmów, ale też zmienię chyba flamaster. Czy ten układ będzie działał inaczej? No, to jest rzecz, którą trzeba mentalnie jakoś oswoić, że opory kolektorowe czy też obciążenia kolektorowe mogą być różne. To może być opornik, to może być wręcz zwarcie, tutaj może być zwarcie, ale główny mechanizm wzmacniacza różnicowego to są te tranzystory i tranzystory w zasadzie zachowują się trochę jak kurek z ciepłą i zimną wodą z wajchą, czyli te dwa tranzystory to są dwa jakby wypływy prądu, wypływy wody, lewo, prawo i w dodatku można to przesuwać płynnie, więc albo tutaj płynie więcej wody tutaj, albo więcej wody, czyli prądu tutaj i czy ten opornik jest 100-ohmowy czy kiloohmowy, byleby tranzystor nie był nasycony, to z punktu widzenia rozpłynięcia się prądów nie ma znaczenia, czyli jeżeli tutaj jest 0 V, to tranzystory są w stanie, sam układ różnicowy wewnętrznie, że tak powiem, ten kurek jest w stanie równowagi i tutaj jest miliamper i tutaj też jest miliamper i to, że ja tutaj zdesymetryzowałem te oporniki i ten jest 100-ohmowy, a ten jest kiloohmowy, nie ma znaczenia co do prądów. Prądy są ustalone przez różnicę tych napięć. A czy oporniki są takie czy inne? Nawet gdyby tutaj było zwarcie, to i tak by płynął 1 mA. Czy to zwarcie tutaj jest przeszkadzające? Oczywiście w takim przypadku nie ma mowy o wyjściu symetrycznym. Wyjście symetryczne ma sens tylko wtedy, kiedy te oporniki są takie same, więc starłem szybko. Jeżeli tu nawet jest zwarcie, to płynie miliamper. Nie jest to szkodliwe dla układu. Po prostu wyjście pierwsze nie istnieje, nie ma tutaj żadnego sygnału napięciowego, więc nie ma co tutaj się pchać z tym zaciskiem, ale poza tym układ działa i w wielu sytuacjach, możecie zobaczyć, w wielu układach jest tutaj naprawdę zwarcie, właśnie całkiem często na lewym kolektorze, tym, który odwraca fazę, jest zwarcie albo coś podobnego do zwarcia, z różnych względów, ale teraz nie będę tego rozwijał. Symetria jest, że tak powiem, tutaj jest główny kurek sterujący prądem, a co jest tutaj, to już jest kwestia trochę wtórna. No ale wróćmy do takiej sytuacji najbardziej podręcznikowej, takiej, od której się będziemy odbijać z rozumieniem tego układu. W takiej sytuacji spróbujmy się zastanowić nad wzmocnieniem. I ja bym zaczął liczenie wzmocnienia, sugeruję Wam opanowanie, najbardziej to, co bym Wam sugerował, to dwie techniki. RB',
Zaczniemy od Erebe Primów. Aha, jeszcze ważne. Wzmocnienie, jeżeli mówimy o takim, pada hasło wzmocnienie układu różnicowego, to rozumiemy to jako wzmocnienie dla punktu równowagi, czyli jakie jest nachylenie de facto charakterystyki przejściowej w tym miejscu skrzyżowania się tych obu charakterystyk ze sobą, jeżeli struktura jest symetryczna. Tak czy, a precyzyjnie rzecz biorąc, na obu bazach jest ten sam potencjał średni. Wtedy mówimy o wzmocnieniu układu. Chyba że jest specjalna jakaś historia dziwna, że pytamy się o wzmocnienie poza punktem równowagi, ale to jakieś zupełnie taka, taka nietypowa historia i w zasadzie no, nie będziemy czegoś takiego w ogóle rozważać, bo to jest taka dziwna, dość rzadka rzecz, żeby trzeba było się wgłębiać w takie dziwactwa. Punkt równowagi. Prądy są takie same po miliamperze na każdy tranzystor. W związku z tym Rb prim 1, ojej, równa się Rb prim 2, no bo prądy są takie same, no i to się równa z kolei fi t przez ic. I uwaga, to jest 1, 2, czyli jeżeli byśmy liczyli ten prąd, może ja to nawet trochę inaczej zapiszę, żeby to było bardziej wyraziście, bo tutaj się często mylimy. To jest IC 1, przepraszam, bo już pomyślałem o GM-ie, fi t przez IC 1, a to jest fi t przez IC 2. Mikrofony jeszcze pracują. Gdyby stworzyć w ogóle właśnie, mówić o takim uogólnionym, trochę takim dziwacznym wzmocnieniu, które by niekoniecznie było w środku strefy przejściowej, niekoniecznie w stanie równowagi, no to te prądy mogłyby się od siebie różnić. Ale jak mówię, w typowej sytuacji obejmującej 99% przypadków, które warto rozważać, prądy będą takie same po miliamperze, dlatego one są równe sobie. Niemniej proszę zwrócić uwagę na to, że my mamy rozumować w ten sposób. Rb prim pierwszego tranzystora, specjalnie tak długo o tym mówię, bo to jest źródło licznych błędów. Rb prim pierwszego tranzystora, które wydzielam sobie tutaj z tranzystora, wyciągam, ten tranzystor już jest idealny, ma zawsze stały, dokładnie stałe napięcie na UBE, a jego nieidealność została wyciągnięta w postaci oporności na zewnątrz, tak jakby tak będzie nam łatwiej myśleć, to te rezystory są, te rezystancje, przepraszam, są dla konkretnego tranzystora, a konkretny tranzystor T1 ma jakiś prąd. Ten prąd, on ma ten prąd. Uwaga, bo to jest właśnie źródło pomyłek. Nie ten prąd, to jest prąd źródła prądowego, ale on się rozpływa typowo po połowie na każdy z tranzystorów i nie liczymy Rb prima stąd, tylko stąd. To jest prąd tranzystora T1. Mamy go obowiązek policzyć dla prądu, który ma ten tranzystor. No ponieważ akurat one są takie same, to każdy z nich jest równy 25 ohmów. Jeżeli się nie mylę, 25 mV, 1 mA, tak, 25 ohmów. No i teraz, chyba nie mówiliśmy o tym, tak się teraz obawiam, ale no to teraz niestety musimy o tym powiedzieć. Jakie jest wzmocnienie tranzystora T1, nawet w układzie, wróćmy do wspólnego emitera. Weźmy taki układ. O.
Układ, który czasami powstaje w wyniku błędu, bo ktoś zapomniał dołączyć kondensatora CE, zaznaczam, nie ma kondensatora CE, albo został zrobiony świadomie, bo no, na przykład mówiliśmy o tym w sumie, o układ, który rozdziela fazę, czyli wyjście ma stąd i stąd, wtedy te oporniki są równe sobie i wzmocnienie jest równe 1 wtedy. A w ogólnym przypadku, jeżeli to w ogóle działa, jest poprawnie dobrany punkt pracy, to wzmocnienie jest równe takiego czegoś w przybliżeniu, to jest RC do RE. Przypominam, nie patrzymy na układy tak jak na znaki drogowe. Ta struktura jest inna od... od takiej struktury. Jeżeli jest CE, to emiter jest na masie sygnałowej, jest zwarty dla sygnału. Jeżeli jednak nie ma CE, a nie ma, właśnie mówię o takiej sytuacji, kiedy nie ma CE, to ta struktura ma inne właściwości. I z grubsza to wzmocnienie jest takie, ale gdybyśmy chcieli być bardzo dokładni, albo RE byłoby jakieś bardzo małe, to musielibyśmy sobie przypomnieć, no dobrze, tutaj znowu wydzielę z tego tranzystora jego własne RB' i powiem tak, no jeżeli teraz chcę mieć dokładny wynik, to idealny tranzystor, który ma już stały, niezmienny spadek na złączu, widzi, teraz na zewnątrz wyciągnąłem jego nieidealność w postaci RB' i sumowany z nim RE. To znaczy, że wzmocnienie takiego układu to jest REB' tego tranzystora, jego własne, plus RE. Bardzo łatwo to wywieźć, ale w tej chwili skupiamy się na wzmacniaczu różnicowym, więc trochę mi teraz szkoda w ogóle tracić wątek. I tak trochę tracimy ten wątek. Proszę na to popatrzeć teraz. Oczywiście KU tutaj jest w module. RC jest na górze i w mianowniku jest to, co widzi idealny emiter. Emiter idealnego tranzystora widzi swoje własne RB' wyciągnięte niejako na zewnątrz i RE. No to teraz patrzymy na tranzystor T1. Tranzystor T1 widzi swoje RB', ale za tym RB' swoim widzi RB' następnego tranzystora. To jest odpowiednik tego RE w takim układzie zwykłego wspólnego emitera, którym ktoś odciął CE. W związku z tym wzmocnienie na pierwszym wyjściu bardzo łatwo jest dzięki takiemu właśnie widzeniu. Bardzo Wam polecam to widzenie, bo się przydaje w różnych innych, bardziej złożonych sytuacjach. To jest RC1 przez RB' pierwsze plus RB' drugie. Z minusem, bo to wyjście już ustalaliśmy, to odwraca fazę. To znaczy, że w naszym przypadku to będzie minus, bo odwraca fazę, 1 kOhm przez 25 ohmów plus 25 ohmów. Ach. 1 kOhm przez 50 ohmów to jest 20 z minusem 20 V na volt. I identyczne rozumowanie można przeprowadzić znaczy prawie identyczne, może ono nie jest zupełnie identyczne, ale podobne dla tranzystora T2. Otóż przy tranzystorze T2 trzeba widzieć to w ten sposób. Idealny tranzystor T1, idealny wtórnik T1 poprzez dwie rezystancje RB'1 sumowane z RB'2 podaje sygnał na idealną wspólną bazę, czyli co to są te idealność, co oznacza? To znaczy, że ta idealność wtórnika T1 znaczy, że emiter T1 dokładnie, ten idealny, dokładnie powtarza sygnał z bazy, bez najmniejszej straty.
i zachowuje się jak idealne źródło napięciowe, przesuwające wprawdzie ten potencjał w dół o 0,7, ale to jest idealne źródło napięciowe bez straty wewnątrz. Stratę wyciągnęliśmy w postaci tego oporniczka tutaj jako RB prim 1. I druga strata jest w tej wspólnej bazie, która w zasadzie dla sygnału w tym miejscu, gdzie jest emiter idealnego już tranzystora T2, tutaj jest zwarciem, po prostu zwarciem sygnałowym. I poprzez te dwa tranzystory, jedno źródło napięciowe idealne pobudza zwarcie przez te dwa oporniki. A to znaczy, że jeżeli tutaj ruszamy napięciem, to te dwa oporniki zamieniają ruch tego napięcia na emiterze T1 na prąd. No bo jeżeli tutaj jest zwarcie, to to źródło sygnału poprzez te dwa oporniki, to jest źródło sygnału, nazwę go E1, to jest emiter pierwszego tranzystora, dwa oporniki, takie narysuję trochę inaczej niż jest na rysunku, dwa oporniki, a tutaj jest zwarcie w postaci emitera drugiego. O, to jest to miejsce, tu jest emiter drugi, on jest zwarciem, a to są dwa RB primy. Pierwszy, drugi. W związku z tym ten wielce skomplikowany obwód z dwoma opornikami połączonymi w szereg zamienia zmianę tego napięcia na prąd. Prąd, który tutaj płynie, o tutaj, to jest prąd sygnałowy i E2. Zrobię z daszkiem, żeby było wiadomo, że to jest sygnał. W związku z tym tutaj też jest sygnał. Tak zamieniamy napięcie, które tutaj podaje wtórnik T1 na prąd emitera T2. Tak pracuje wspólna baza. Emiter wspólnej bazy stanowi coś w rodzaju zwarcia, może nie idealnego, bo jednak to RB prim jest, ale my tutaj rozumujemy tak, że to akurat już jest zwarcie idealne dla sygnału. No i poprzez te dwa oporniki wytwarzamy prąd E2. A ponieważ tranzystor współczesny, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, ma dużą betę, to praktycznie prąd emitera i prąd kolektora są sobie równe. Wspólna baza powtarza ten prąd, który tutaj się w emiterze pojawia, prąd sygnałowy, i powtarza ten prąd w kolektorze. W związku z tym ten prąd to jest również IC2. I w ten sposób wytwarzamy napięcie, które się odkłada na RC2. A to znaczy, że najpierw zamieniamy napięcie sygnału tymi opornikami na prąd, a potem wymnażamy to przez RC2 i mamy znowu napięciowy sygnał. Ale to rozumowanie oznacza, że KU2, wiemy już, że nie odwraca fazy, więc tutaj taki uroczysty plus stawiam, będzie w ten sposób oznaczone, w ten sposób wyznaczane RC2 przez RB prim 1 plus RB prim 2. To bardzo długie rozumowanie, ale ono będzie potrzebne jeszcze parę razy, dlatego je tak mozolnie wypowiadam. Prowadzi nas do takiego wniosku. Bez odwrócenia fazy RC2 przez sumę tych oporników, co daje kiloohm przez 25 ohmów plus 25 ohmów, i to jest dokładnie te same 20 V na volt. Oba wzmocnienia są, to już zetrę, bo zajmuje miejsce. Oba te wzmocnienia są takie same, różnią się tylko znakiem. I oczywiście, jeżeli teraz wrócimy do takiej pełnej symetrii układu i powiemy, a ja bym chciał skorzystać z wyjścia symetrycznego, no to na nim jest 40 V na volt, dlatego że, jeszcze raz, jeżeli ten sygnał spadnie o ileś voltów czy miliwoltów, to ten o tyle samo wzrośnie. One pracują przeciwbieżnie, więc tutaj jest dwa razy większe wzmocnienie. No przy czym na wszelki wypadek taka uwaga. Jeżeli z jakichś powodów zdesymetryzowaliśmy układ, czyli tutaj jest
kiloma, tutaj jest pół kiloma, no to raczej z wyjścia symetrycznego nie ma jak skorzystać, bo no, wtedy nic tam sensownego nie widać. Dobrze, i to jest wzmocnienie, które jest tutaj policzone z RB primów. I to jest najcenniejszy chyba sposób liczenia, jeśli chodzi o takie liczenie, jakby to powiedzieć, akademickie, bo można też liczyć z GMA i to też przećwiczymy na wszelki wypadek, bo chyba większość podręczników podaje wyliczenie z GM-em, które jest najbardziej, jakby to powiedzieć, błędorodne. Jak ludzie się zabierają za liczenie wzmocnienia, akurat wzmacniacza różnicowego, konkretnie GMM, to bardzo często popełniają błędy. Z RB primami chyba tych błędów popełniamy mniej, rzadziej je popełniamy, dlatego jeśli chodzi o liczenie takie akademicko-podręcznikowe, to polecam. A teraz chciałbym Wam pokazać szacowanie, bo można to dużo szybciej oszacować. I do oszacowania wzmocnienia pod tym względem wzmacniacz różnicowy jest bardzo, jakby to powiedzieć, przyjemny. Do oszacowania zastosujemy takie coś jak przybliżenie liniowe charakterystyki przejściowej. To jest charakterystyka na wyjściu drugim, a to jest charakterystyka na wyjściu pierwszym. I przybliżam te charakterystyki linią ułamaną. To jest wyjście pierwsze. To jest wyjście drugie, już odsłaniam. Tak sobie to wymyślę. Przybliżę linią łamaną charakterystykę przejściową. Oczywiście nie mam prawa tak robić, ale mówię o przybliżeniu. Tutaj jest tangens hiperboliczny, jeden i drugi, ale ja przybliżam. Jak to przybliżam? No tak. Na szczęście to, co jest fajne we wzmacniaczu różnicowym, to o ile się tylko to pamięta, to że to jest strefa przejściowa, cała strefa przejściowa to jest 100 mV. 4 fi t. W przybliżeniu, bo to zależy jednak jeszcze, no, czy się tam dokładnie uwzględnia temperaturę fi t, zależy od temperatury przecież, ale normalnie w temperaturze takiej naszej to jest 100 mV, można przyjąć spokojnie. Dobrze, i to jest stałe. To jest o tyle fajne, że jeżeli zmienimy prąd, dalej jest 100 mV. Tu 1 mA, 10 mA, amper nie. Przy amperze włażą zjawiska drugiej kolejności odśnieżania i strasznie psują, ale przy miliamperach 100 mV. No i to jest stałe i ta szerokość zawsze jest taka sama. To jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, o wysokość tego ruchu, no to tutaj jest tak, 10 V, bo już ćwiczyliśmy to, wyżej niż 10 V te sygnały, oba te napięcia nie mogą podskakiwać, no bo zasilanie, kiedy tranzystor jest wyłączony, zatkany, no to na kolektorze jest zatkany tranzystor, tutaj jest, nie płynie prąd, będzie 10 V. Z kolei, jeżeli tranzystor w pełni przewodzi prąd IEE, uwaga na marginesie, w pełni przewodzi normalnym wzmacniaczu czy układzie różnicowym, w pełni przewodzi, to nie oznacza, broń Boże, że jest nasycony. Jeżeli poprawnie robimy układ różnicowy, to tranzystory nie powinny się nasycać. Pełne przewodzenie oznacza, że całe 2 mA płyną tędy, a tędy nic. Ale tranzystor nie jest nasycony. Nie powinien być nasycony. Jeżeli nasycamy tranzystory w układzie różnicowym, to robimy taką no wtopę. To jest wtedy słaby układ, bo on może pracować z fantastycznymi prędkościami bez nasycenia i mieć bardzo takie wyraziste, kształtne charakterystyki, a jak nasycimy, to wszystko się psuje. W związku z tym nie nasycamy tranzystorów, ale kiedy przewodzi T1 już cały prąd, no to zwiększanie napięcia nie powoduje
obniżania, zwiększania napięcia wejściowego nie powoduje obniżania napięcia wyjściowego już. To jest ten kawałek. Tranzystor cały już prąd 2 mA ma. Więcej nie może dostać, bo tu jest źródło prądowe i ono 2 mA trzyma. No i w tym momencie mamy tutaj 8 V, prawda? Czyli cały ten ruch zachodzi między 10 V a 8 V. Dla obu tranzystorów tak samo, bo akurat ta struktura tutaj jest symetryczna. Czyli ruch cały w Y-ku. I w Y-ku jest 2 V na każdym z wyjść, a w X-ie jest 100 mV. W związku z tym, no wzmocnienie dla pierwszego, powiedzmy, wyjścia, jeżeli by podzielić Y przez X, to właśnie jest to nachylenie, to jest właśnie wzmocnienie, to nachylenie, to jest wzmocnienie. Tutaj będzie raz z minusem, raz z plusem. No to proszę zobaczyć, 2 V z minusem, bo tutaj jest widać, że ujemne nachylenie, 2 V przez 100 mV. To jest minus 20 V na volt, a Ku2, przepraszam, bo Ku2 miało być czerwonym, żeby było tak bardziej, to już robię czerwonym, Ku2, bo taki miałem pierwotny zamiar, Ku2 to jest plus 2 V, bo nachylenie jest do góry, czyli narasta przez 100 mV. To jest plus 20 V na volt. Jak widzicie, to jest ten sam wynik. Czy liczymy porządnie, akademicko z REB primami, czy w ten sposób taki szacowany? Co do idei, to jest szacowanie, ponieważ bezczelnie zamieniłem tangens hiperboliczny na łamaną linię, taką pyk, 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 z trzech odcinków. Ale co do idei jest to szacowanie, natomiast akurat tak się składa, że wynik jest dokładny. To nie jest przypadek, że akurat tylko dla tych wartości zawsze jest dokładny, co Wam polecam, bo to jest bardzo szybkie oszacowanie, czego się spodziewać i czy się nie mylimy. Sprawdzamy, jaki ruch napięcie może, prąd, przepraszam, IE może zrobić na kolektorach. 2 mA razy 1 kΩ, od razu widać, 2 V, prawda? No 2 V i strefa przejściowa, która zawsze jest tyle samo, 100 mV. 2 V przez 0,1, 20 już. Bardzo szybko możemy wyliczyć, jakie będzie wzmocnienie na wyjściach. Jeżeli są różne, no to jeżeli tutaj by były 2 kΩ, a tutaj by był 1, no to tutaj byłoby wzmocnienie 40, tutaj 20, prawda? Jeżeli by była taka sytuacja dziwna, że te oporniki kolektorowe są różne. I to jest takie liczenie, które brzydko bym nazwał na chama, ale ono jest dokładne. A bardzo szybkie i dużo mniej się przy tym mylimy, bo nie musimy na przykład wyprowadzać REB primów, w których się najczęściej właśnie, no często się dość mylimy, łapiąc ten prąd, który widać. A na schemacie, który jest zadany, widać ten prąd. O, są jakieś miliampery, to zaraz policzę REB prima. Tak, ale najpierw trzeba przypomnieć sobie, że uświadomić sobie właściwie, że w tranzystorze T1 jest tylko miliamper prądu, a nie 2. I tutaj się mylimy bardzo często. A w tym przypadku no, trudno się pomylić, więc jakby polecam tę metodę. Niemniej na egzaminie i na klasówkach oczekuję metody jednej z tych takich akademickich. Teraz powinniśmy się być może zająć liczeniem wzmocnienia z GMA. To będzie trochę nudne, bo będzie trzeci sposób liczenia wzmocnienia, ale ponieważ no, ono jest z kolei podręcznikowo najbardziej popularne i z kolei najbardziej mylące, bo najczęściej się mylimy właśnie przy liczeniu z GM-ów przez niezrozumienie tego, co liczymy. To przez to się mylimy właśnie. Według mnie jedyny sposób na to, żeby tutaj się nie machnąć, to jest
rozumieć, co się liczy. No to teraz spróbujmy wymyślić liczenie GM-em od zera. Czy w ogóle możemy liczyć GM-em i na jakiej podstawie możemy to zrobić? No cóż to jest GM? To jest współczynnik przekształcania zmian napięcia UBE na prąd kolektora. To jest ta najważniejsza, w sumie taka najbardziej, jak to powiedzieć, spektakularna funkcja tranzystora aktywnego. Zamienia zmiany napięcia UBE na zmiany prądu kolektora. Czy tutaj się zmienia napięcie UBE? No tak. Czy zmienny prąd kolektora odkłada na czymś napięcie, na jakiejś rezystancji? Tak. W związku z tym, jeżeli we wspólnym emiterze mówimy KU, o kurczę, KU równa się, powiedzmy, GM razy RC, to czy możemy ten sposób liczenia, sposób właściwie najpierw rozumowania, liczenie wyjdzie dopiero ze sposobu liczenia, czy możemy ten sposób rozumowania zastosować do wzmacniacza różnicowego? No czemu nie? Czy potrafimy policzyć GM-a tranzystora T1? Uwaga, GM dotyczy konkretnego tranzystora. To, że one są zwykle równe, te GM-y, to nie znaczy, że możemy liczyć jakiegoś uogólnionego GM-a. Zawsze to jest GM któregoś tranzystora. GM1 to jest prąd, tutaj się mylimy właśnie, prąd kolektora pierwszego. Jeżeli mówimy o GM-ie pierwszym dla pierwszego tranzystora, to jest prąd 1 mA. To jest IC1, prawda? Przez φ t, czyli przez 25 mV. I to jest 40, o ile się nie mylę, milisiemensów. Dobrze. W takim razie, jeżeli RC jest 1 kilo, to czy KU1 w module, żeby się tam ze znakiem na razie nie tłuc, czy to będzie 40 milisiemensów razy 1 kiloohm? Mam nadzieję, że już widzicie z wyniku, że to by wyszło 40, a powinno wyjść 20. I jakbyście popatrzyli na wzory, które są w podręcznikach, to by było KU, powiedzmy, 1 jest minus 1 druga GM 1 razy RC 1. Skąd ta jedna druga, o której najczęściej zapominamy? W dwóch miejscach mylimy się, nie dzieląc przez 2. Tu i tu, czyli kiedy liczymy GM-a, to o, w tym miejscu najczęściej, całkiem często łapiemy tutaj te 2 mA zamiast 1 mA, który jest no, prądem T1. Skąd ta jedna druga? To jest rzecz, którą trzeba koniecznie właśnie rozumieć. Jak się ją rozumie, to wtedy tej pomyłki się właściwie nie robi. Dlaczego we wspólnym emiterze jest tak? To jest wspólny emiter. A w układzie różnicowym jest tak, z tą jedną drugą. No wystarczy się przyjrzeć, jak jest we wspólnym emiterze podawany sygnał na złącze baza-emiter, a jak jest tutaj podawany sygnał na złącze baza-emiter. Otóż tutaj, gdyby to był wspólny emiter, to w tym miejscu byłby, zetrę tego RB', bo już w tym momencie nie obowiązuje nas, bo liczymy GM-em. W tym miejscu, gdyby to był wspólny emiter, byłby kondensator CE. Zwierałby sygnał tutaj do masy. I gdybym teraz tutaj wlutował kondensator CE, taki solidny, duży kondensator, to wzmocnienie byłoby takie. Ale nie ma kondensatora CE. No i teraz, we wspólnym emiterze, ponieważ jest kondensator CE, to napięcie EG jest przyłożone
Jest, jeszcze raz, jeszcze wrócę do tej wersji. To jest to zielone, chociaż pewnie nie widać, że to zieleń. To zielone to jest kondensator CE, to jest zwarcie sygnałowe emitera do masy, w związku z tym EG jest przyłożone wprost do złącza baza-emiter. No ale nie ma CE. To teraz proszę zobaczyć, jak jest przyłożone EG tak naprawdę do tego układu. Ono jest przyłożone o tak. Drugi koniec EG i drugi koniec jakby układu, gdzie jest przyłożone EG, to tutaj jest dopiero masa. Czyli EG, zobaczcie, ja mógłbym to narysować w ten sposób. Będzie to wyglądało strasznie dziwnie. Ale to być może pozwoli Wam zrozumieć, że EG jest przyłożone jednocześnie do dwóch złącz. I tak się rozkłada na dwa złącza. Ponieważ struktura jest symetryczna, to już nie użyję zielonego, bo słabo go jak wiadomo widać, to na złączu tu na T1 jest jedna druga EG i na tym drugim złączu też jest jedna druga EG. To jest ta jedna druga. Sygnał EG nie jest przyłożony do jednego złącza, tylko do dwóch naraz szeregowo. I dlatego na każdym z tych złącz jest połowa EG. To jest ta jedna druga tutaj, to jest ta połowa. W związku z tym KU1 jest takie, a KU2 łatwo się domyślić, że tam będzie po prostu to samo. Też tutaj jest jedna druga napięcia EG na drugim złączu, tylko jedna druga. Więc tutaj jest ten sam wynik co do wartości, ale z plusem, bo to wyjście drugie nie odwraca fazy. I tak się liczy wzmocnienie z GMA, ale namawiam Was do opanowania najbardziej tego liczenia z REB primów, bo potem się nam przyda do takiego zabiegu, który się nazywa rozszerzenie strefy przejściowej, gdzie rozumowanie GM-owe będzie wyjątkowo niewdzięczne, a rozumowanie z REB primami będzie bardzo skuteczne. No i na dzisiaj to już będziemy musieli kończyć, więc to jest już koniec tygodnia i już zapraszam na następny tydzień, gdzie się zajmiemy resztą parametrów sygnałowych, rezystancją wejściową, wyjściową i jeszcze innymi takimi aspektami, na przykład kiedy tranzystory, czy w ogóle się mogą nasycać i kiedy, jak do tego podejść. Dalej będzie o wzmacniaczu różnicowym, bo jeszcze sporo o nim trzeba powiedzieć. A na dzisiaj dziękuję, miłego weekendu, do widzenia.